Orkiestra Kameralna Progres, Krzysztof Dąbrowski. Witamy Państwa serdecznie, dobry wieczór. Drodzy Państwo, to już 11 lat minęło od momentu, kiedy Szymon Morus założył Orkiestrę Kameralną Progres. W trakcie tych lat zagrali ponad 150 koncertów, nagrali 6 płyt kompaktowych, wystąpili na żywo dla programu Pierwszego Telewizji Polskiej, Polsatu, także TVN-u. Są również zespołem, który doskonale odnalazł się w nowych, trudnych dla ludzi kultury i sztuki realiach, proponując interesujące koncerty online, a ta najnowsza propozycja już za moment. Destination Karłowicz to projekt, o którym dyrektor artystyczny orkiestry Szymon Morus napisał tak. Muzyczna podróż w poszukiwaniu zapisu uczuć i myśli dogłębnie osobistych w twórczości wybitnego polskiego kompozytora Mieczysława Karłowicza. Z kolei o pieśniach Karłowicza Agnieszka Topolska napisała w ten oto sposób. Niosą potężny ładunek uczuć. To tak jakby w kropli wody zamknąć całe morze. Pieśni Karłowicza są właśnie takimi kroplami, w których jeśli się zanurzyć, otworzą się głębie. Otworzą się za moment już przed Państwem, a to za sprawą interpretacji znakomitego polskiego śpiewaka, Roberta Gierlacha, wykonywanych premierowo i zaznaczmy, powstałych specjalnie na zamówienie orkiestry transkrypcjach autorstwa Piotra Kasiłowskiego, Macieja Zakrzewskiego i Szymona Morusa. Jako pierwsze zabrzmią: pamiętam ciche, jasne, złote dnie, smutną jest dusza moja oraz idzie na pola, do słów Kazimierza Przerwy Tettmajera. Skąd pierwsze gwiazdy ze słowami Juliusza Słowackiego oraz mów do mnie jeszcze, ponownie do słów Kazimierza Przerwy Tettmajera. Śpiewa dla Państwa Robert Gierlach, gra Orkiestra Kameralna Progres pod batutą Szymona Morusa. Thank you.
Oh,
Nasze spotkanie z Państwem zakończy ponownie blok pieśni Mieczysława Karłowicza. Zabrzmią Na śniegu do słów Marii Konopnickiej, Z erotyków do słów Jana Waśniewskiego, Przed nocą wieczną ze słowami Zygmunta Krasińskiego, Z nową wiosną do słów Czesława Jankowskiego, następnie będące ukłonem w stronę goszczącego nas dzisiaj miasta Gdańsk, po szerokim morzu oraz na spokojnym, ciemnym morzu ze słowami Kazimierza Przerwy Detmajera. Zaśpiewa dla Państwa Robert Gierlach z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Progres pod batutą Szymona Morusa, wcześniej jednak fragment kolejnej górskiej relacji Mieczysława Karłowicza. Przyglądałem się królowi tatrzańskiemu i widziałem, jak w miarę zachodu słońca ciemniały ściany jego, a szarzały podstawy zieloną trawą porosłe. Powoli zacierała się różnica między skałą a trawnikiem i nareszcie garłuch przedstawił się w postaci jednolitej bryły, spoza której już ledwo gdzieniegdzie wybiegały purpurowe promienie zachodzącego słońca. Lecz i te zginęły, a ciemność szybko zaczęła zalegać. Wkrótce ukazała się jedna gwiazda na niebie, później druga. Nareszcie strop niebieski zajaśniał wszystkimi swymi świecznikami. A przede mną stał garłuch, którego kontury prawie się zacierały. Taka była cisza w naturze, taki spokój panował tutaj, że zdawało mi się, iż jestem w bezludnej krainie, sam wobec przyrody tylko.
Dawny zachwyt dla mnie nie powróci.
Kłaniając się Państwu nisko, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Pozostajemy z nadzieją na kolejne spotkania z Państwem, nie tylko online, ale również w salach koncertowych, czego to z całego serca zarówno Państwu, jak i sobie życzymy. Do zobaczenia.